klasykę to na Gombrowicza. A dlaczego? Bo uważam go, jest takich dla mnie trzech pisarzy polskich. Witkacy, Gombrowicz, Parnicki, którzy odkłamują polską mitologię i walczą z tak zwanym, jak to Parnicki mówi, polonizmem. Czyli Polska Narodowa, Góra, Słodka, Sielanka i tak dalej. A ze współczesnych Olga Tokarczuk, no jest dla mnie w ogóle, czytam ją od samego początku, jak przeczytałem Dom Dzienny, Dom Nocny, to chciałem pojechać, będę z nią rozmawiać. A później stwierdziłem, że właściwie już ją tak znam, bo tak wspaniale napisała to, tą książkę, znam jej pokój, znam jej miejsce, znam jej znajomych, że właściwie po co mam jej zawracać.